Zawnijcie pasy, ponieważ dzisiaj w końcu uciekamy Granny. Siemanko, z tej strony Kraftka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was ponownie w Granny 1. Dzisiaj w końcu przejdę tą grę. Ja sobie zaplanowałem już w sumie 3 tygodnie temu, ale różne rzeczy wypadały. Był również live, więc nie chciało mi się robić wtedy filmu. Będziemy grać na presecie 5. Uznałem, że jest on najłatwiejszy, żeby przejść to w wendingu z głównymi drzwiami, które planuję teraz zrobić. I będzie można poznać po tym, że to jest preset pierwszy, że będzie klucz do zbrojowni w drugiej sypialni, więc po prostu będzie trzeba ten preset znaleźć i przejdę to. Rzućcie mi szczęścia. Chociaż troszkę może zająć szukanie tego. Dobra, jest szansa, że to będzie preset 5. Więc teraz tylko się nie dać zabić babci. No tak, muszę zapamiętać, żeby nie kucać. Jakkolwiek by to nie brzmiało. O. Bardzo ładnie można ominąć. Tak. Mamy preset 5. Czyli to, na co tyle czasu czekałem. Dobra, tu. Czyli co? Się obróciłem dwa razy do własnej osi. Mamy tutaj shotgun, a dokładnie. O to tutaj chodziło. Więc tylko tutaj babcie trzeba zawołać na sekundkę. Jak nam przestanie się zagrywać, to wtedy pójdziemy broń wziąć sobie. Mi się lepiej nie będziemy brać. Bardzo ładnie. I tak naprawdę teraz mamy praktycznie wygraną gierkę. Ty mi to oddaj, proszę. O, bardzo ładnie. Niepotrzebnie ona na schodach tegnąłem. Kurde, nie patrzyłem na ile i nie ma. Ale myślę, że będziemy mieli odpowiednio czasu, żeby móc zestrzelić to tamto. Super. To była naprawdę przemyślana akcja z mojej strony. Nie wiem, jak uważacie. Tutaj będziemy mieli te szczypce takie. Cyk, cyk, cyk. Tu jest zdjęcie, ale my zdjęć nie będziemy musieli chyba brać. Jeśli mi się wydaje i dobrze, w sensie. Nie wiem też, jak się babcia respi, bo zrandomizowali to teraz. Tu mamy, jak to się nazywa, do studni. Tu mamy kodzik. Więc ja bym tu tylko na babci poczekał. Jak ona właśnie nie wie, gdzie ona... O, jest! Idzie. Więc ja sobie tylko tutaj podejdę już. Ciebie strzelę. I mamy kodzik bardzo pięknie. Minuta to jest. Dobra. Jak to jest minuta, to mamy w sumie bardzo ładnie czasu, żeby to sobie załatwić. To w sumie tutaj zostawię. Pójdę sobie to zabrać, ponieważ w studni mamy młotek. Tu jest książka, ale nie jestem pewien, czy w sumie musimy mieć książkę. Mam jeszcze pół minutki, bardzo ładnie. Więc to tyle z tej kwestii. Szybko proszę mi z tym. W sumie jest taka gra, Granny Remaster. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli, żebym ją nagrał. Nie wiem, czy remaster, czy remake. Dizowski to nagrał. Gra jest trudna, ale mi się podoba w sumie, bo ma klimacik. Więc to z takiej kwestii. Babcie możemy tu w sumie zawołać. Bo już wstała. Nie wiem. Wstała. Więc idziemy tam. I zaś będziemy trzeba będzie ją uśpić, ale powiem wam tak. Troszkę może być oszukany ten run. Możecie mi tak powiedzieć.
Ale z drugiej strony nie radziłem sobie normalnie, mimo że to był normal. Chyba tylko na easy raz uciekliśmy tam. Ale no. Sorry, not sorry. Dobra. Mamy mało czasu. Heja. Widzisz mnie. Jeszcze masz dobry wzrok. Jezu, ja zaś oddychać zapominam. Co jest? Może lepiej nie? Może lepiej nie? Dobra. Ja sobie to tutaj wyrzucę. Wezmę sobie szczypce. I przetnę w tych dwóch miejscach tutaj. I tam na dole z tyłu. No chyba, że mi się gry pomyliły. A... Jezu, jak mi myszka skacze. Tutaj. Nie wiem, co to robi, ale wolę to odciąć. Te szczypce będę miał tutaj na dole, w razie czego. Co my potrzebujemy? Padlock key i główny klucz. Tak naprawdę. Plan jest taki, że musimy wziąć książkę i ożywić babcię, jeśli... tamtą starą babcię. Babcię 2.0, czy tam 0.0, nie wiem. I wejść sobie do tych... jak to się nazywa? Do ścieków. Ponieważ tam w skrzynce pierwszej, Jezu, ale mi ucho spędzi, tam w skrzynce pierwszej znajduje się melon, a melon, jakby to powiedzieć, a w melonie jest padlock key. W skrócie taki plan działania mamy. Nie wiem, gdzie była ta książka w sumie, ale to zaraz poszukamy. Myślę, że nie powinno być z tym problemu. Babci nie ma na minutę. Książka była tutaj bodajże dokładnie. Więc ją sobie zabiorę od razu. I w sumie gdzie był main key? Bo to nam będzie jeszcze potrzebne. Czy tam główny klucz, klucz do głównych drzwi, master key. Zwał jak zwał. Tu sobie otworzymy bardzo ładnie. O! Ciebie można od razu wziąć. Babka, sąsie. No, weź to. Bo się czas kończy. W sumie zeskoczę sobie, bo nie giniemy tutaj, a mamy czas. Nie musimy się obawiać, że nas babka dogoni. No. Dobra. Co my tu mamy? Bateria do auta, ale bateria do auta nam jest niepotrzebna. Nie, może sobie lepiej wezmę broń, bo babcia wstała. Dobra. To ja sobie to wezmę. Jest 42 na nagrywce. Więc taka minutka będzie. Jest, nie wiem, co w sumie jest tutaj, w tej skrytce, ale można zobaczyć. Karki, tego też nie potrzebujemy. Więc no. Nie wiem, czy wstała już tamta u góry. Coś mi zaczął migać monitor, więc no. Ale można szybko polecieć. Jest czas, jest czas. Jezu, ta dopiero wychodzi. A tam. Szkoda gadać. Main key, czy tam master key, jest u kruka. I możemy go albo zabić, albo możemy mu dać jedzonko. Ale w sumie, jako że ten odcinek będzie krótszy, babcia też już idzie, to chyba weźmiemy jego jedzenie, ponieważ wiemy, gdzie jest. Jest w aucie. A jako, że my mamy klucz do auta, to dzięki temu będzie można go zjeść. Co? Będzie można zabrać jedzenie i będzie można otworzyć auto. Tak. Nie wiem, odklejka się zrobiła. Głowa utknęła w betoniarce. Lecimy. Bardzo ładnie, mamy minutkę całą, a nawet więcej. Shift już nie klikam, bo przez... Tak, jest taka zasada w grach, że jak trzymacie shifta, to tak czy siak będziecie szli szybciej, ale tutaj mnie po prostu bolał palec cały czas, bo jakby to powiedzieć, no nie miało to... Bardzo to nie miało sensu. Tak czy siak.
Ja sobie to zaniosę na górę. Tutaj. I wrócę się na dół po broń. Postaram się to przejść bez strzelania do babci. Znaczy, no panie YouTube, usypianie, okej, umówmy się. Ale no. Na razie muszę się nauczyć, żeby to w ogóle przejść, żebyście nie mieli problemu. O Jezus Maria! Ojej, ojej. Jezu, ja na górze słyszałem. Jezu, ja ją na górze słyszałem. Jeszcze tam. Gdzieś tam ją wystrzeliłem. Żeś nieźle odwalił. I od razu się weźmie jedzonko. Dla kruka. Żeby wziąć... Co u kruka było? A, Master Key był u kruka, no tak. Oddasz strzałkę? No, oddaj strzałkę, dziękuję. Dobra. Teraz na szybko trzeba wziąć jedzenie. Tutaj sobie to zostawię. To się tam poturla, nie ma problemu na razie, myślę. Ale lak się ścięło coś. Mamy ten klucz. I jeszcze ciutkę czasu. Więc ja planuję zaagrować babcię tutaj. Jeszcze 10 sekund poczekam, aż się zrespi. Myślę, że już. Idealnie. Sobie teraz nam przyjdzie. Jest. Nie zauważyła mnie. Więc ja sobie szybko tuptam na górę. Tak, klucz. Klucz do wentów. Gdzie jest klucz do wentów? Tam jest klucz do wentów. Więc myślę, że ją znowu zagrujemy na zewnątrz. I sobie wezmę w międzyczasie kuszę. I ją ukuszujemy. Tak. Jest takie słowo. Tu jest puszka. Więc użyjmy puszki. Na szczęście nie musimy na nią czekać. Ona sama tam pójdzie. A dzięki temu zyskamy dodatkowy czas. Widzicie, to jest? To jest time management. Coś, czego nie mam w swoim życiu. Tylko, żeby ona tam poszła. Co ona tu robi? Co ona tam robi? Halo, miałeś na ogród iść. Ej, yo! Tak jej będzie trzeba pozbyć. Przez saunę. Już się tutaj kotłuje. Idzie bardzo ładnie. Pa! Dobra. Dopiero teraz. Widzicie, ile to jest czasu dodatkowego? Cyk. I się wrócę na górę po kuszę, żeby sobie je dać w bardziej strategiczne miejsce. I pójdziemy do wentów, moich ulubionych wentów. Tu jest kusza. Gdzie się wychodziło z wentów? Dobra, nie mam na to czasu. Cyk. Bardzo ładnie. I szybko teraz. Nie kucaj! Tutaj. I tutaj, jeśli dobrze pamiętam, tak, był arbuz. Co? Jezu, nie cierpię tego fragmentu najbardziej. Po prostu. Po prostu. Prawda, pain in the ass. Je, kurde mać. Zawał dostałem. Okej. Okay. Heju! No chodź, chodź, się pobaw. Jak już musisz. No idź, idź.
Się nie zesraj. Gdzie pójdziesz? Skręciła. Idziesz? Czy ja zdążę? Jest, zdążyłem. Na szczęście. Ale mi... Jezu, to jest jedyny fragment, którego się teraz tak naprawdę boję w Granny. Tak fest. Tak fest. Jedyny fragment. Parówczaku, nie złapiesz mnie. Nie złapiesz mnie. Zawołamy cię tutaj. Przyjdziesz? Mogłabyś się pośpieszyć, bo ja tak nie mam czasu delikatnie. Poczekam, aż pójdzie. Ale faluje. Gdzie pójdziesz? Pójdziesz na górę. Poszła na górę. Dzięki temu możemy teraz szybko wrócić. Tak zwanego po śląsku na chybcika. Ja żartuję, nie wiem, czy to jest po śląsku. Nie wiem. Jezus. Znowu dostęp zawału. Teraz się będzie łatwo można babci pozbyć. To jest w sumie nadal pierwszy dzień. Prawda. No, przeszliśmy babci na pierwszym ranie. I cyk. Babci nie ma. Babcia śpi sobie bardzo ładnie, zasłabła tam. Co? Ty. Babcia nie poszła spać. A to nie jest czy tam extreme. Ty podejrzane. Się zawołamy tam na wszelki wypadek. Idzie. Ja mam taki plan, że weźmiemy misia. Zrobimy ending z misiem. Zrobimy ending z misiem. Więc potrzebuję młotka do endingu z misiem. Może się udać, nawet jeśli się nie uda. Ej, nie to chciałem zrobić. No. Teraz będzie trzeba zejść na dół. Mamy minutę. W minutę to ten, Berlin podbili, no. Tak dziadek mówił. Z Grany dwójki. I czy babcia będzie cały czas nas gonić, jeżeli oddamy misia? W sensie, no, będzie nas nadal gonić, ale mówię, że czy będzie, jakby jak oddamy misia stricte od razu, ale cię tnie, to czy będzie dalej bicie tego serca? Pyk. Uff, jednak się pojawiła. Pa! Tak, jest nadal bicie serca. I nie wiem, czy zdążymy zejść na dół. Ty w sumie. To możemy wyjść.
Wyszliśmy, udało się skończyć Granny na normalu przez główne drzwi, jeszcze z misiem. Więc kapitalnie. Na pierwszym eddingu, tak naprawdę, na pierwszy raz, jak to przechodzę. Koniec. Więc tak naprawdę po 40 minutach, nie po godzinie 30. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia kolejnym razem, tak naprawdę. W endingu, kanałami. Cześć!